Izrael zawarł specjalną umowę z firmą Pfizer. Izrael zamierza szczepić jeszcze więcej. Zawarli umowę z Pfizerem. Zwiększenie dziennej liczby szczepień przeciw COVID-19 do 170 tysięcy. Zapowiedział w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanyahu. Dzięki specjalnej umowie, jaką rząd zawarł z producentem szczepionek, firmą Pfizer, przyspieszono dostawy w zamian za dane statystyczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 19 grudnia zaszczepiono w Izraelu niemal 20% ludności, 1,8 milionów z 9,3 milionów mieszkańców. Jest to najwyższy wskaźnik szczepień na świecie. Dotychczas priorytetowo traktowani byli przedstawiciele grup ryzyka i osoby powyżej 60 roku życia. Ponad 70% Izraelczyków w tej grupie wiekowej otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki, w tym wszyscy pensjonariusze domów opieki oraz personel w nich pracujący. Od niedzieli pierwszym osobom podawane są już drugie dawki szczepionki, które należy przyjąć około 3 tygodnie po pierwszej, a w nadchodzącym tygodniu szczepieni mają być nauczyciele i wkrótce po nich osoby powyżej 50 roku życia. Urzędnicy resortu uważają, że jeśli dostawy szczepionek dotrą zgodnie z planem, będą one dostępne dla całej populacji w ciągu 2 lub 3 tygodni, przy czym w Izraelu wiele osób młodszych i spoza grup ryzyka jest szczepionych od początku kampanii, jeśli tylko dostępne są preparaty. Izrael jako modelowy kraj. Amerykańska firma Pfizer zgodziła się wysłać kilka milionów dodatkowych dawek do Izraela, ponieważ ma on, według słów Netanyahu, służyć jako modelowy kraj, przekazując dane statystyczne dotyczące skuteczności szczepionki. Dzięki tej umowie dostawy szczepionki zaplanowane na luty dotrą do kraju już w styczniu, w większej niż zaplanowanej ilości. Według izraelskiej gazety Globes, Światowa Organizacja Zdrowia WHO, była zaangażowana w ocenę przydatności Izraela do tego programu pilotażowego. Jednym z argumentów mogło być to, że jest to kraj z wysoce skomputeryzowanym i dobrze rozwiniętym systemem opieki zdrowotnej. Oprócz tego sukces Izraela w szczepieniu obywateli można przypisać jego niewielkiej powierzchni, mniejszej niż powierzchnia województwa zachodniopomorskiego, która ułatwia logistykę, czy możliwości zapłacenia za szczepionki więcej niż inne kraje. Komentatorzy zwracają też uwagę, że perspektywa wiosennych wyborów parlamentarnych jest dodatkową motywacją dla Netanyahu, który, mistrzostwem świata w szczepieniu, jak określił to na Twitterze, chce odzyskać poparcie utracone przez kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Zapytana o kwestię dostarczania prywatnej firmie cennych danych na temat stanu zdrowia obywateli, przedstawicielka resortu zdrowia zapewniła, że będą przekazane jedynie te informacje, które udostępniamy opinii publicznej. Chcemy zobaczyć, czy możemy zaszczepić wszystkie osoby, które chcą się zaszczepić, uzyskać odporność stadną i na jakim etapie złamiemy krzywą zakażeń, powiedziała dr Sharon Alleroy-Price. Jednocześnie sytuacja epidemiczna Izraela, gdzie w zeszłym tygodniu dzienna liczba zakażeń przekraczała 8 tysięcy, zmusiła rząd do przedłużenia i zaostrzenia trwającego od 27 grudnia trzeciego już lockdownu. Od początku pandemii 490 tysięcy Izraelczyków zostało zakażonych koronawirusem, z czego 3663 chorych zmarło.